I witajcie, witajcie moi mili, słuchajcie, tak jak wam obiecałem, tak mam dla was tutaj moje markerki, na razie po kolei sobie będziemy lecieć te, które tutaj już postawiłem, no nie jest ich za dużo, bo też nie gram jakoś nie wiadomo ile czasu, ale coś już tutaj zdążyliśmy dorwać, także zacznę od moich miejsc tutaj na Morze Okonia Nilowego, bo tutaj stoimy przy samym tym miejscu. Także ja się ustawiam albo na tym markerze, słuchajcie, albo na tym markerku i rzucam sobie w tą bądź w tą stronę. No i tutaj na spławiczek unikatowy okoń nilowy, proszę bardzo, sobie siedzi na duże mi nogi 10-0. Również tutaj na spin nadorwałem, także tutaj pierwsze fajne miejsce na okonia nilowego. Lecimy sobie dalej troszeczkę i tutaj ta sama sytuacja. Proszę bardzo, jeden marker. Ja tutaj nie będę długo pokazywał, tylko po prostu same numerki dla was. Drugi marker. Trzeci marker. I robię dokładnie to samo. Albo staję na tym na górze, albo na tym na dole i rzucam w kierunku przeciwnego. Tak to wygląda. Lecimy sobie szybciutko dalej, bo tu trochę tych markerów jest. Kolejne miejsce to tutaj dokładnie. Unikatowy okoń nilowy i tutaj sobie staję gdzieś tu bliżej wyspy i rzucam sobie pod tą skałkę tutaj, także też spoko opcja. Tu chyba jeszcze jest unikatowy, tak, ale to już nie jest mój, a może mój z początku, nie, to chyba nie jest mój, no nie warto, w każdym razie na żywca tutaj chłopaki łowili, ktoś mi tu podrzucił ten markerek, także też dla was. I ja jeszcze łowię z takich moich miejscóweczek, słuchajcie. Tu jest ta linia wodospadu oczywiście, gdzie już nie możemy dalej sobie polecieć, jest blokada. I proszę, tutaj na kopyto 15 cm, była moja ulubiona przynęta, także generalnie na gumę łowię, proszę bardzo. Tutaj duże mi nogi, to z gruntu albo ze spławika nawet, no ale coś tutaj wpadło. Generalnie na wszystkich tych spotach, gdzie nie pójdziecie, jak bierze na spinning, to bierze też na grunt, bierze też na spławik. Także tak to wygląda, kolejny marker. Dalej co? Dalej może goliaty. Także zaczniemy sobie od tej strony. To co na live'ach widzieliście. Ustawiamy się mniej więcej tutaj. I sobie rzucamy. Tak to wygląda. Popper 7-0. Świetnie się sprawdza. Tutaj z brzegu chłopaki stają na brzegu i łowią sobie tak samo na grunt, na spławik. Także też się da. Ja chyba wszystkie tutaj sztuki na poppera wyciągnąłem. No i tu na gruntówkę, na duże mi nogi. Tutaj co jeszcze mam? A, dobra, tutaj to malizna. Na pewno z tej strony, słuchajcie, siedzi. Także goliat tygrysi również. Tu akurat na spinnerbaita mi uderzył jeszcze tej miejscówki, dokładnie nie wiem gdzie. Ale tu też właśnie przy tych skałach na końcu mapy można goliata tygrysiego dorwać. Kolejnym takim fajnym miejscem, gdzie lubię sobie połowić goliaty, to sobie przelecimy troszeczkę dalej. To jest tutaj. Staję sobie tak zawsze dalej. Tu jest mostek i tak po drugiej stronie sobie łódeczką staję. I proszę bardzo, tutaj jest goliat tygrysi, również w unikacie siedzi. U mnie większość jest z łódki, jak zauważyliście, no bo ja głównie sobie pływam moim pontonem i tak sobie tutaj działamy. No i trzecie takie miejsce, gdzie najfajniej mi siadają, to jest ten marker unikatowy goliat tygrysi na popera znowu po raz kolejny. I tak samo sobie staję tutaj gdzieś mniej więcej i rzucam w kierunku tej rzeczki, nie? No i wyciągamy. Lecąc dalej, słucham, ryby tygrysie. Może sobie zrobimy ryby tygrysie. No i tutaj tak, na pewno siedzi tutaj ryba tygrysia, tylko nie mam na nią żadnego markera. Ale tutaj razem z goliatami jest ryba tygrysia, to na pewno. Drugie takie miejsce, gdzie ryba tygrysia siedzi, to tutaj ten spocik, gdzie się pojawiacie na skałach. Między te dwie skały rzucacie i proszę bardzo, tutaj jest akurat na grunt złowiona, na haczyk 10-0, a obok bodajże na poperka, a nie, tutaj jest akurat 6-0, to jest na spławiczek złowiona. Także tutaj między tymi skałami da radę bez problemu tą unikatową rybę tygrysią dorwać. Kolejne miejsce na unikatową rybę tygrysią to jest chyba tutaj, tak jest, duże mi nogi, to łowiłem z gruntu. I obok również
na buzbaita 4-0, łódeczka z tej strony i rzucanie wzdłuż tej jakby linii tutaj głęboko, płytko. W ten sposób sobie rzucam i całkiem fajnie to tutaj wychodzi. W drugą stronę też się trafiają, o tu akurat suma dorwałem, ale w drugą stronę też się trafiają tutaj i ryby tygrysie i te goliaty w dalszym ciągu. I jeszcze jedna miejscóweczka, słuchajcie, tu już byliśmy na goliata. Obok goliata również ryba tygrysia sobie siedzi. Także tak to wygląda w moim przypadku z drugiej strony tej rzeczki. Na tygrysa, jak widzicie tutaj, wahadłówka akurat 8-0, ale na spławiczek bardzo fajnie też siadają. Tylko spławik 7-0 chyba używałem, haczyka tam i nie za duży grunt do metra. I też fajnie siadały te unikatowe ryby tygrysie. Sumy. Dobra, zobaczmy może sumy. Tutaj jest na pewno ten dołek sumowy, na którym sobie siedziałem. Także jest unikatowy sum wundu. Jest unikatowy sum afrykański ostro zakończony. Tu siedzi też unikatowy sum kamba, ale jego jeszcze z kubańca nie dorwałem. Same medale na razie. Tak to wygląda. Obok unikatowy trombonos wielkołuski, także trochę tych markerów już tutaj mam. Posprawdzamy sobie tutaj sum kamba. Tutaj też również siedzi sum kamba, gdzie te okonie na gruncik i na duży kawałek ryby tutaj złowiłem unikata. Niestety nie postawiłem markera na niego. Z takich ciekawszych rzeczy, co my tu jeszcze mamy? Unikatowa tilapia nilowa, proszę bardzo, na buzbaita 4-0. Jak również na czerwone robaki tutaj siada. Tu dwa markerki z ostatniego streama, także mały haczyk i znowu ten unikatowy trombonos. Obok niego unikatowa tilapia pasiasta, proszę bardzo, na ważki. Też 4-0, ten czwóreczka haczyk malutki. Także fajnie tutaj można te rybki sobie połowić. Tutaj też coś dostaliśmy, tak jest, unikatowy sum afrykański ostro zakończony na dużą wątrobę, proszę bardzo. Oj, tu chyba moje największe zagęszczenie małej ryby, słuchajcie. Ten to nie. Unikatowy, proszę. Labeo purpurowy na białe robaczki 1-0 na spławiczek sobie przykosił tutaj. Obok jest tilapia nilowa również na 1-0 białe robaki. Co my tu jeszcze mamy? Tego to nie, ale on też. Unikatowa ryba żółta. Czerwone robaki również 1-0. Słoniaka tu jeszcze nie dorwałem. Unikatowy trombonos, proszę bardzo. Również białe robaki. Także myślę, że tutaj można wszystkie małe ryby dorwać, nie? Trzeba tylko posiedzieć. To jest to. Sunkamba. Czekajcie, tutaj co jest jeszcze obok? Nic. Tu jeszcze nic nie łowione. Tu te markery okonie wam pokazałem. Tygrysy, goliaty wam pokazałem. Tu chyba jeszcze trafiłem o unikatową żółtą rybę z Kongo na blachę wąską 1-0. Przy samych zaroślach, także można pływać i szukać. Tutaj wam ten markerek pokazałem. Tutaj widzieliśmy, tutaj widzieliśmy. No i kurde, słuchajcie, chyba wszystkie markery widzieliśmy. Pod tym markerem też siedzą wszystkie trzy unikatowe sumy tutaj, ale jeszcze tutaj musimy posiedzieć. Medalowe brały, na razie sobie tylko zaznaczyłem dziurę, w której tam siedzą medalowe brały, także na pewno wybierzemy się i też unikata stamtąd wytargamy. Nie ma opcji, że przepuszczę to miejsce, tam będą trzy markery na trzy unikaty. Tak to, moi drodzy, wygląda. Na razie moja mapa markerów prezentuje się w ten sposób na tym łowisku. Także mam nadzieję, że coś będzie dla was pomocne. Róbcie sobie spację na materiale, zaznaczajcie sobie markery i próbujcie łowić ryby. W ogóle, jeżeli ktoś z was, słuchajcie, ma jakieś fajne miejscówki, fajne spoty, to piszcie w komentarzu te współrzędne, dokładnie, jakby było. Tylko że może zamiast tego przecinka wrzucajcie średnik i wtedy będzie wiadomo, gdzie marker, opisujcie jaka ryba i może jaka przynęta warto tam, albo chociaż metoda, czy to spinning, czy to grunt, czy może spławiczek, także dzielcie się swoimi markerami na ryby tutaj, kto na Kongo gra,
jak jeżeli macie jakieś fajne spociki, a my będziemy sobie powolutku, jak już wrócę z urlopu w styczniu, będziemy sobie dalej tutaj pływać i eksplorować, szczególnie te części, które tutaj są, to będę na pewno chciał sprawdzić sobie, jaka ryba tam siedzi. Także dziękuję Wam ślicznie za dzisiaj, szybki materiał. Mam nadzieję, że komuś coś tutaj pomogę złowić. Piąteczka dla Was i do zobaczyska, moi drodzy.